potrzebujemy 3/4 szklanego naczynia z wodą. Następnie piankę do golenia i jakieś barwniki. Mogą być barwniki spożywcze, może być barwnik z bibuły lub tak jak my mamy tłuszcze. W pierwszej kolejności zabieramy piankę, wciskamy ją na naszą wodę. Zabieramy jeden z barwników, zaczniemy od niebieskiego i po troszeczku wlewamy. Nasz kolejny eksperyment to tańczący olej i będziemy potrzebować szklane naczynie wypełnione wodą, olej, sól oraz kakao. Na samym początku zabieramy olej i wlewamy około 5-6 łyżek do wody. Następnie zabieramy kakao i wsypujemy na powierzchnię wody około jednej lub dwóch łyżeczek. I na sam koniec tyle samo soli. Do naszej kolejnej zabawy będziemy potrzebować mąki ziemniaczanej oraz pianki. Dla chętnych może być też barwnik. Na samym początku sypujemy mąkę. Tyle ile chcemy, w zależności od tego, jaką dużą chcemy masę. Kolejnym etapem będzie psikanie naszej pianki do golenia. Jeśli chcemy, żeby nasza masa była zabarwiona, możemy użyć troszeczkę naszego barwnika. Może być to barwnik też z bibuły. Możemy wymieszać troszkę ten barwnik, żeby od razu nie robić łapkami. I zaczynamy naszą masę mieszać. W każdym momencie możemy dodać zarówno mąki ziemniaczanej, jak i pianki. I sami możemy zdecydować, jaka ta masa nasza ma być. Czy ma być bardziej klejąca? O, taka? Czy bardziej taka sypka? My jeszcze troszeczkę dodamy pianki. Teraz
teraz wyszła trochę taka podobna do plasteliny. Zrobimy sobie teraz kolejną masę, która będzie dość ciekawa i przekonacie się sami dlaczego. Będziemy potrzebować do niej tylko mąki ziemniaczanej oraz wody. Na sam początek wsypujemy mąkę ziemniaczaną do miski i dodajemy trochę wody. Zaczynamy wszystko mieszać. Zdecydowanie za mało wody. Naszym kolejnym zadaniem będzie lampa lawa. Do tego zadania potrzebujemy olej, wapno albo witaminę C w tabletkach musujących, barwnik, szklankę wody i szklane naczynie. Na samym początku zabieramy olej i wlewamy 3/4 pojemnika. Następnie zabieramy wodę, wlewamy kilka kropel naszego barwnika i wlewamy wodę wraz z barwnikiem do oleju. Kolejnym krokiem jest włożenie do naszego naczynia jednej tabletki musującej. I obserwujemy, co się będzie działo.